Witam was, moi drodzy, w nowej serii na tym kanale, a będzie to quiz o kariera. Brzmi enigmatycznie? No to łapcie zasady. W każdym odcinku wybieramy jeden klub do prowadzenia. Następnie przechodzimy do quizu piłkarskiego Huaria, do którego link macie oczywiście w opisie. W każdej rundzie do zgadnięcia będzie piątka piłkarzy. Zgadnięcie piłkarza oznacza jego transfer do klubu, który oczywiście prowadzimy w danym odcinku. Zła odpowiedź natomiast wiąże się z usunięciem jednego zawodnika z pierwszego składu naszego zespołu. Rozgrywamy łącznie aż 3 sezony, za każdym razem próbując zgadnąć 5 nowych piłkarzy i za każdym razem próbujemy wygrać potrójną koronę w trybie kariery. Jako że zasady już znacie, no to zaczynamy zgadywanie. Dzisiaj na tapet bierzemy akurat na początek drużynę Barcelony. No i nie ukrywajmy, że to nasze pierwsze zdjęcie za dużo nam nie podpowie. Jedyne co mi się wydaje, to że ten zawodnik ma dość spore zakola i pójdę tutaj w jednego z zawodników, którzy mieli do naszego klubu w karierze BVB trafić, ale się to ostatecznie nie wydarzyło. David Raum, czy to będzie David Raum? Nie trafiłem absolutnie nic w pierwszym strzale. To mogą być bardzo ciekawe odcinki, bo zaraz wyjdzie, że moja wiedza o piłce nożnej naprawdę jest znikoma. Tego się najbardziej obawiam, a wydaje mi się, że coś jednak o tej piłce wiem, ale tutaj może nastąpić bardzo szybko weryfikacja. Nie jest to zatem David Raum, nie jest to obrońca, nie jest to liga niemiecka. Dalej po zdjęciu ciężko jest mi cokolwiek wywnioskować poza tym, że ten zawodnik jest brunetem. Wiem, że to nie jest ten piłkarz, ale ja wpiszę tutaj Nicolò Barella i nie ukrywam, że taki Barella, jakby się udało go pozyskać do Barcelony, to byłoby to fenomenalne, ale za to ja już chyba naprawdę wiem, kto to jest. Ten Intermediolan przy tym zarysie twarzy wskazuje mi tylko i wyłącznie na jednego piłkarza. Jest nim najprawdopodobniej, tak jest. Jest to były zawodnik Arsenalu, jest to były zawodnik Barcelony i to on. Więc ten zawodnik do Barcelony trafia, my mamy jeszcze 4 próby na zgadnięcie jakiegoś piłkarza. Najgorsze jest jednak to, że jak nie zgadniemy, pamiętajcie, to musimy jednego zawodnika na każdą niezgadniętą pozycję z Barcelony się losowo pozbyć, a tutaj ta niebieska koszulka, ja wiem, że może być zmylna, bo to może być zdjęcie z przeszłości, ale ja tutaj widzę, nie wiem dlaczego, Conora Gallaghera. To raczej Conor Gallagher nie będzie, ale jest to Anglik, jest to pomocnik, jest to liga angielska, nie jest to Chelsea, jest to zawodnik starszy od Conora Gallaghera. Okej, James Milner? Czy to jest najnowszy zawodnik Brighton? Aczkolwiek obawiam się, że biorąc pod uwagę jak nieraz te zdjęcia na tej stronie potrafią być zaktualizowane właśnie, że to James Milner nie będzie, no i nie jest to zawodnik też aż tak wiekowy, jak właśnie Anglik z Brighton, były zawodnik Liverpoolu. Co my tutaj możemy pójść? No spróbujmy o tych niebieskich klubach coś zdziałać. Wiecie co, ja wiem, że my tutaj mówimy o pomocniku, ale chcę sobie wykluczyć Everton. Gorzej jak to będzie Everton, bo w tym momencie nie mogę sobie przypomnieć żadnego nazwiska środkowego pomocnika z Everton. Chociaż nie, czekajcie, jest przecież w Evertonie Dele Alli. Ja wiem, że już miałem napisane Arnaud Danjuma, ale to właśnie na Anglika w tym momencie postawimy, nie jest to Everton. Okej, no i tutaj nam się sprawy troszkę komplikują. Jest to też zawodnik młodszy niż 27 lat, niższy numer niż 20. Muszę pamiętać, że jest to Anglik. Szukamy tylko i wyłącznie wśród Anglików. Nie wiem, strzelę, Declan Rice. Wiem, że to nie jest Declan Rice, ale na razie z tego zdjęcia nie potrafię nic odczytać. Okej, mamy 24 lata i czy to nie będzie przypadkiem najnowszy zakup Manchesteru United z tego sezonu, czyli Mason Mount? Czy trafiłem? Tak, jest. Dopiero teraz to zauważyłem. Mamy Masona Mounta. Trzeba przyznać, że ta nasza skuteczność jest na bardzo wysokim poziomie. Przechodzimy do kolejnego piłkarza, ale podejrzewam, że prędzej czy później będziemy musieli jakiegoś piłkarza Barcelony usunąć ze składu. Czy to nie będzie Fofana? Tylko że chyba ten piłkarz, o którym ja myślę, to gra już w lidze arabskiej, bo ja miałem na myśli w pierwszym strzale tego Fofanę, który jeszcze rok temu grał w Lens, czy tam Lons, a to nie będzie on, ale dajmy Youssoufa Fofanę. Nie, to nawet nie jest Francuz, to nawet nie jest liga francuska, nic nie zgadłem. Oj, to tutaj możemy mieć problemy. Ja tutaj widzę również Mangale, ale wiem, że to nie może być ten zawodnik, bo tutaj mamy tylko ligi 105. Kto to najlepszy może być? Kurczę. Spróbujmy sobie wyeliminować ligę. Ja wiem, że to nie będzie Manuel Akanji, ale jest to Premier League i jest to środkowy obrońca. Powyżej dodatkowo 28 roku życia i z niższym numerem niż 25. Czy to może być Ogbonna? Bo tak teraz troszkę kształtem czaszki mi zaczął przypominać tego piłkarza, ale my tutaj mówimy o naprawdę jakimś weteranie, 35 lat. Jak widzicie tego zawodnika i naprawdę po tych poprzednich gestach nie potrafię dojść, o kim my tutaj możemy rozmawiać. Nie jest to Włoch, nie jest to Szwajcar, nie jest to Francuz. O Jezu, wiem, chyba wiem, tylko czy on gra jeszcze w piłkę? Ashley Young, czy to jest on? Jeżeli tak, to nie przyda nam się totalnie Ashley Young. Jeżeli chodzi o Barcelonę, to na pewno, ale przynajmniej żadnego piłkarza blaugrany jeszcze nie musimy się z naszego składu pozbyć, ale w dalszym ciągu czekam
czekam na jakiegoś absolutnie topowego zawodnika. No dobrze, my się nie zatrzymujemy. Zielona koszulka mi od razu kojarzy się z Realem Betis. Dlatego też wpiszemy tutaj Hectora Bellerina. Raczej nie będzie to właśnie Hiszpan i to nawet nie będzie nikt totalnie z tego klubu, ale wy się będziecie ze mnie śmiali, ale teraz zobaczcie, te piksele w okolicach uszu wskazują mi na gościa, który ma raczej, żeby nie było, ja nie oceniam, dość odstające uszy, a mi z takim piłkarzem kojarzy się, moi drodzy, Mateusz Nunes i to jest on, wow! Można? Można poznać piłkarza po takich pięknych uszach? Oczywiście, że można! Mateusz Nunes trafia do Barcelony, został nam ostatni gest i może nie dostaliśmy jakichś niesamowitych zawodników do tej pory, ale przede wszystkim nie musimy nikogo z tej Barsy się pozbywać. No dobrze, czas w takim razie na ostatnią rundę, a ja nie wiem czemu od razu jak zaczęto zdjęcie, to pomyślałem o Rodrigo Bentancurze, jeżeli to jest ten zawodnik, nie no, jestem mistrzem tej gry. Uwierzcie mi, że ja tego nie sprawdzałem, ale od razu, po prostu, automatycznie, jak wszedłem i zobaczyłem to zdjęcie, to mówię, no to jest Rodrigo Bentancur. I to był Rodrigo Bentancur. Mamy wszystkich, po pierwszej rundzie nie muszę nikogo ze składu Barsy usuwać, więc jest to bardzo dobra informacja. Ja lecę złożyć teraz to wszystko do kupy i za chwileczkę gramy pierwszy sezon właśnie z tymi zawodnikami. Tak jak to widzicie w tym momencie, powrzucałem tych zawodników nawet do pierwszego składu. Tak czy siak komputer sobie to wszystko oczywiście tutaj poustawia. Najlepszym zawodnikiem jest niewątpliwie Rodrigo Bentancur i raczej nie jest to za duże, umówmy się, osiągnięcie. Taki Ashley Young w swoim wieku na prawej obronie w lidze hiszpańskiej z overallem 75 może być naprawdę wbrew pozorom osłabieniem, a nie ulepszeniem dla dumy Katalonii. Na potrzeby tego odcinka będę wcielał się w rolę menadżera Cadiz. Oczywiście my chcemy jak najmniej tutaj ingerować i zobaczyć, jak Barcelonie pójdzie z tymi nowymi nabytkami quizowymi w najbliższym sezonie. Dlatego też symulujemy w tym momencie ten sezon do końca i zaraz zobaczymy, jak poszło Barcelonie. Dobrze, w tym momencie znajdujemy się na końcu sezonu rozgrywek La Liga. No i zobaczmy, jak poszło w tym sezonie Barcelonie. Zaczynamy poszukiwania na 7 miejscu Athletic Bilbao, na 6 Real Sociedad, 5 Villarreal, 4 Getafe. Wow, naprawdę dobrze im poszło. 3 miejsce Real Madryt, bardzo nisko. Zatem albo Barcelona, albo Atletico Madryt wygrywa La Ligę i jest to Barcelona. 88 punktów, bardzo duża przewaga. No to sprawdźmy, skoro wiemy, jak to się wszystko rozwinęło w lidze, jak to wyglądało w Lidze Mistrzów. A tutaj w finale, który jeszcze nie został rozegrany, jest Real Madryt oraz Inter Mediolan. W półfinałach Barcelony nie było, w ćwierćfinale odpadli z Interem Mediolan i to pomimo, że w barwach Interu już nie gra oczywiście Alexis Sanchez, tylko trafił on do dumy Katalonii. Jak sobie poradzili w grupie? W grupie po małych problemach, ale wyszli jednak, a w 1/8 finału pokonali Lens. W Pucharze Hiszpanii za to triumfuje Real Madryt, a Barcelona odpadła chyba na bardzo wczesnym etapie rozgrywek. Nie ma ich w 1/8. Oni odpadli w 1/16 finału z Burgos. O mój Boże. W takim razie możemy powiedzieć jedno. W tym pucharze nie poszło im najlepiej. A jeżeli chodzi o statystyki, o szczególnych zawodników, a zwłaszcza tych, których przetransferowaliśmy na bazie naszego quizu, to najwięcej spotkań, po 15, zagrał Rodrigo Bentancur. Średnia oceny 66. Więc może nie jest to najwyższa średnia ocena, ale naprawdę ten zawodnik przynajmniej coś w tej Barcelonie zagrał. Mason Mount wystąpił w 10 spotkaniach. Mateusz Nunes zaliczył 6 występów. Alexis Sanchez niestety tylko 4. No a Ashley Young, kto by się spodziewał, zaliczył tylko i wyłącznie 1 występ. Liga wygrana, ale to jest dla nas troszkę za mało. Czekam na jakieś poważniejsze nazwiska w quizie i mam nadzieję, że transfery z rundy drugiej dadzą nam może nawet i triumf w Lidze Mistrzów. Dobrze, moi drodzy, wracamy w takim razie do naszej strony, gdzie zgadujemy zawodników i zaczynamy rundę drugą. Kolejne 5 nazwisk, które musimy zgadnąć. Zawodnik taki łysawy, bym powiedział, z lekką czupryną na górze. Mi się to kojarzy z Lobotką. Nie wiem, czy wy też to widzicie. I Stanisław Lobotka, potencjalnie to nie byłby zły transfer, ale już wiemy, że to Stanisław Lobotka nie będzie. Nie trafiłem absolutnie nic. Przez chwilkę myślałem, że to może być Angelinho, ale oczywiście nie, bo ten zawodnik poszedł do Galatasaray, do Turcji. Nie jest to Liga Stop 5. Ja wiem, że to nie jest Robert Lewandowski, ale chcę sobie wyeliminować ligę, albo przynajmniej zawęzić poszukiwania. Jest to napastnik, ale nie jest to La Liga. No to powiem wam, że naprawdę możemy mieć pierwszy raz sytuację, gdzie zawodnika z Barcelony będziemy musieli się pozbyć przez to, że nie będę w stanie nazwiska piłkarza zgadnąć. To też nie jest on, ale w dalszym ciągu szukam ligi. Nie jest to Bundesliga. Zostaje nam w takim razie Premier League albo Liga Francuska, ale ja dalej tutaj naprawdę nic nie widzę. Albo jestem ślepy, albo naprawdę jest to bardzo ciężki przykład. Jeżeli chodzi o Ligę Francuską, tam grał taki piłkarz jak Ajorque, ale on już barwy klubowe
głowę zmienił. Tylko o nim tutaj mogłem pomyśleć ewentualnie jeszcze. Kurde, naprawdę jest ciężko. Ja wpisuję Ivana Toneya. Ja wiem, że to oczywiście nie jest on, ale jest to napastnik z Premier League. 27-letni napastnik z Premier League. I to naprawdę może być kompromitacja, jeżeli to jest ktoś dobry, a ja tego nie będę wiedział, bo ja dalej tego nie widzę. Nie mamy niestety narodowości i nie za bardzo też wiem, wokół jakiego kraju musimy się tutaj kręcić. Ja wam pokażę od razu wszystkie jeszcze poprzednie zgadywanki. Wiemy, że to nie jest Słowak, Polak, Chorwat, Anglik, ale kto to do cholery może być? Teraz to mi nawet jak Marcin Bułka troszkę wygląda, ale to nie jest Marcin Bułka. Napastnik z Premier League, nie z Anglii. Powiem wam, że nie wiem, ja wpiszę Aleksander Isak. Ja wiem, że to jest jeden z głupszych strzałów, jakie można tutaj zastosować. 27 lat. Jezu, no kto to może być? Ja nic nie widzę w tym tęczu. Żadnej buzi. Zostały nam dwa strzały i zaraz możemy niestety jednego zawodnika Barcelony się pozbyć. Kurczę, czy jakimś cudem to może być Diogo Jota? Tak, to jest Diogo Jota, ale Jezus Maria, jakie oni mu dali zdjęcie. Ja się nie dziwię, że ja tego nie mogłem zgadnąć. To jest Diogo Jota, ale szczerze, jakby ktoś mi pokazał to jego zdjęcie z daleka, to ja nawet po tej fotografii bym chyba na to nie wpadł. Dobrze, mamy naprawdę solidne wzmocnienie FC Barcelony. Dobra, przejdźmy teraz do drugiego guessu w tej drugiej rundzie. I przed nami zdjęcie, z którego ciężko jest cokolwiek wywnioskować. Mi się ono kojarzy z Barnesem, tym piłkarzem, który niegdyś grał w Chelsea i chyba w Evertonie, ale to Barnes być nie może. Zresztą to jest taka mozaika, że tu może być dosłownie każdy. Nawet teraz troszkę, jak się tak wpatruję, to widzę tutaj Sebastiana Szymańskiego, który oczywiście no, w top 5 ligach nie gra, tak? Na starcie rzucę po prostu Erlingiem Haalandem, żeby ewentualnie potwierdzić sobie Premier League, ale tym razem nie jest to napastnik, nie jest to Anglik, nie jest to w ogóle Liga Angielska, czy Anglik może być, chodziło mi o to, że to nie jest po prostu Premier League i ma wyższy numer niż 9 na koszulce. Teraz to zdjęcie troszkę zaczyna mi sugerować Nico Barella. Nie wiem, czy to może być Nico Barella, tak, 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 to jest kolejny doskonały traf, doskonałe zgadnięcie i doskonały transfer do Barcelony, ale powiem wam, że zdjęcie, no też jeszcze jak Nico był chyba troszkę młodszy. Dwóch piłkarzy już w tym momencie mamy. Czas na trzeciego. To zdjęcie niestety jest z takiej perspektywy, że tutaj twarzy tym bardziej nie widzę. I nie wiem czemu ten kolor koszulki, ten akcent, to rozłożenie tych kolorów kojarzy mi się z Bundesligą i z Unionem Berlin, dlatego ja tutaj rzucę Bonucciego. To może być Leonardo Bonucci? Nie, i to nie jest Bundesliga, ale jest to środkowy obrońca. Czy to może być Jose Maria Jimenez? Nie wiem, ale dzięki temu wykluczymy sobie ligę hiszpańską. Tak jest. Jest to dość młody obrońca. Na pewno nie z Bundesligi, na pewno nie z La Ligi, ja muszę pamiętać, że tutaj pod tym skrótem DF kryje się oczywiście również możliwość zgadywania bocznych obrońców, więc nie mogę o nich zapominać. Czy to nie będzie Spinazzola? Nie, to nie będzie Spinazzola, zaraz wszystkie ligi wykorzystamy. Spinazzola ma przecież 30 lat, to nie mógł być w żadnym wypadku, w żadnym momencie włoski defensor. Młody środkowy obrońca z Ligi Angielskiej albo Ligi Francuskiej. Kto to do cholery jasnej może być? Nie wiem czemu, im dłużej się w to wpatruję, to widzę tutaj Guardiola, ale nie wiem, kiedy Guardiol mógłby w takich czerwonych koszulkach występować. Musi to być albo jego stare zdjęcie, albo to totalnie nie jest on. No i nie jest to on, jest to przynajmniej Liga Angielska. Jest to zawodnik trochę starszy od Joszko Guardiola. Czy to nie będzie Ben White? Ja jestem fanem Arsenalu i wydaje mi się, że to będzie właśnie Anglik. Ben White, tak jest! Trafiamy angielskiego stopera i to jest kolejne ciekawe wzmocnienie, bo ten zawodnik oczywiście może grać na prawej obronie. W tej rundzie pozostały nam jeszcze dwie postacie do zgadnięcia. Ja tutaj nie wiem czemu widzę Wachiego. Ten gość na początku tego roku miał bardzo popularną kartę w EAFC, swoją złotą, i to zdjęcie jakoś mi tak do niego pasuje. Już jak zobaczyłem Francuza, to byłem prawie przekonany, że to będzie on. Okej, nie, myślimy tutaj jednak o jakimś innym obywatelu Francji, który co najlepsze nie gra w lidze francuskiej. Nie jest to również napastnik. Ja wiem, że to raczej nie będzie Paul Pogba, ale właśnie jego tutaj wyszukamy tak, żeby wyeliminować sobie pozycję, a właściwie potwierdzić pozycję, a dodatkowo właśnie wyeliminować ligę. Wiemy, że to nie będzie Serie A. Czy to nie będzie Aurelien Tchouameni? Zobaczmy. Tchouameni, tak jest! A więc będziemy mieli w tym odcinku pewnego zdrajcę, który z Realu Madryt przejdzie do Barcelony. Aurelien Tchouameni, zgadnięty w tym momencie. Jedziemy do kolejnego zgadywanego piłkarza. Nie, ja wiem, kto to jest. Przecież to będzie wzmocnienie marzeń. To musi być Erling Haaland. Nie powiecie mi, że nie. Ależ nam się tutaj wylosowało. W tym momencie znamy wszystkie
wszystkie możliwe wzmocnienia FC Barcelony na ten najbliższy sezon. Wiem też, że nie musimy żadnego piłkarza z dumy Katalonii usuwać, a ta wylosowana piątka z Erlingiem Haalandem na czele naprawdę może sprawić cuda nawet w Lidze Mistrzów. Jak widzicie, moi drodzy, zgadnięci przez nas zawodnicy już znajdują się w składzie. Leciutko zmieniłem tutaj formację, tak żeby Haaland, Lewandowski i Jota mogli znaleźć się naraz na boisku i wiem, że w takiej formacji Haaland raczej nigdy nie występowałby po lewej stronie boiska, ale wiecie, no musiałem to jakoś dostosować do siebie. W środku pola Tchouameni wraz z Barellą, oczywiście Pedri i Gündogan poszli na ławkę, a na ławce również znajduje się Ben White, bo dla niego po prostu w składzie, no na ten moment nie ma miejsca, ale gra w drugim symulowanym przez nas sezonie będzie mogła robić z tymi zawodnikami, co tylko będzie chciała. Oczywiście, ja znowu wcieliłem się tutaj w menadżera Cadiz, ale to nas totalnie nie interesuje. Przechodzimy szybciutko do tabeli i chcę zobaczyć, na którym miejscu skończyła Barcelona, ale patrzcie, co się stało. Ja w ogóle nie sterowałem tym Cadixem, a oni są na 8 miejscu w ramach pewności, tylko formalności tak naprawdę upewnimy się, że Blaugrany nie ma gdzieś w dolnej części tabeli, ale nie, lecimy od miejsca 8, bo tutaj wszystko już widzieliśmy. Cadix, wy mieliście być na dole, żeby tutaj większe emocje wprowadzać. Nieważne, lecimy z miejscem 7, tutaj Villarreal. Na miejscu 6 Athletic Bilbao, 5 Girona, 4 miejsce Real Madrid, czyli znowu w tej naszej symulacji drużyna królewskich no naprawdę nie radzi sobie najlepiej. Fakt, wyciągnęliśmy im tym razem Tchouameniego. Na 3 miejscu Sevilla, więc znowu albo Barcelona, albo Atletico Madryt wygrywają na ligę i jest to duma Katalonii, która zdobyła 87 punktów w tym sezonie. Wow, naprawdę wow, ale czas w tym momencie przejść do Pucharu Hiszpanii. Tutaj również będzie aż tak kolorowo za chwileczkę. Zobaczymy, tak jest, Barcelona z Erlingiem Haalandem, Diogo Jotą, Barellą, Benem White'em wreszcie zdobywa Puchar Hiszpanii. W takim wypadku zostały nam do sprawdzenia tylko i wyłącznie jedne rozgrywki. Jest to Liga Mistrzów i zobaczmy, czy tutaj będzie również Barca. No nie, Inter Mediolan, pomimo tego, że stracił Nicolo Barelle, jednak awansował do finału i go wreszcie wygrał, pokonując PSG, a Barcelona odpadła w półfinale z Interem, ale to był naprawdę niesamowity sezon w wykonaniu Blaugrany. Szkoda, że nie udało się dołożyć tej Ligi Mistrzów, bo moglibyśmy mówić tutaj o potrójnej koronie. Jeszcze zobaczmy, jak poszło im w grupie. O kurde, w grupie oni zajęli drugie miejsce z Erlingiem Haalandem i z Diogo Jotą, Lewandowskim. No, mieli taką moc przerobową w napadzie i strzelili tylko 9 bramek. Wow, to naprawdę jest słaby rezultat w takim razie. Za to w 1/8 pokonali City. To jest naprawdę sezon wielu absurdów w wykonaniu Barcelony, bo z Sevillą z kolei męczyli się i pokonali ich w 2 meczu zaledwie 1 bramką, żeby w półfinale również 1 bramką przegrać z Interem Mediolan. Dobrze, przechodzimy do już 3. zgadywania piłkarzy w tym odcinku. Czy wreszcie ja kogoś nie zgadnę i będę musiał jakiegoś piłkarza z rosteru Barcelony usunąć? No zobaczymy. No to przechodzimy do zgadywanek i mamy tutaj jakiegoś czarującego piłkarza. I nie wiem, dlaczego on mi wygląda jak Maignan. Jeżeli ja znowu zgadnę za pierwszym razem w tym quizie, to ja naprawdę nie wiem, co się dzieje. Nie, ale jest to Francuz, nie jest to bramkarz, nie jest to Serie A i numer mniejszy od 16. Nawet nie pamiętałem, że Maignan gra z numerem 16. Dość nietypowy numer dla bramkarza, trzeba powiedzieć. No dobrze, to skoro jest to Francuz, ja wiem, że to nie jest Kylian Mbappé, ale wyeliminujmy sobie Ligę Francuską. Czy to będzie Liga Francuska? Nie. Zatem mówimy tutaj o Premier League, Bundeslidze albo Lidze Hiszpańskiej. Dobrze. Czy to może być Manu Kone z jakimś starym zdjęciem? Czemu on mi się tutaj nie wyszukuje? Okej, okay, ja mam nadzieję, że to jest Kouadio Kone, ponieważ to może być jakieś drugie imię. Mam nadzieję, że to jest ten piłkarz. W każdym razie chodziło mi o francuskiego zawodnika z Borussii Mönchengladbach. Czy to będzie on? Nie, to też nie jest Bundesliga. W takim razie to musi być albo Premier League, albo La Liga. Oj, wyczuwam tutaj naprawdę problemy, jeżeli chodzi o tą konkretną rundę. To jest najlepsze w tym quizie, że nawet jak to jest słaby piłkarz, to nie tylko nasza duma Katalonii nie zostanie zasilona jakimś bardzo dobrym nazwiskiem, ale dodatkowo jak ja go nie zgadnę, po prostu jest taki niszowy, no to będziemy musieli jakiegoś piłkarza usunąć. Kto to może być? Wpiszę Antonego Martiala tylko po to, żeby zobaczyć, czy to jest Liga Angielska. Tak jest, mamy strasznie dużo zawodników z Ligi Angielskiej w tym odcinku. Dodatkowo muszę pamiętać, że to de facto musi być środkowy albo boczny obrońca. Jakich my mamy obrońców z Francji? W Lidze Angielskiej, szukam po kartach z futa, ale nie mogę nic naprawdę znaleźć. To jest masakra. Ej, to może być sroga kompromitacja. Czerwona koszulka, czy to może być Kona
te, no raczej nie, bo te włosy tutaj jawiące się za tym wyblurowanym zdjęciem mi na to nie wskazują, bo Konate raczej jest, no, łysolkiem. Mamy potwierdzone to, że jest to oczywiście Premier League, jest to środkowy obrońca. Cholera jasna, naprawdę mam tutaj nie lada zagwozdkę. Zostały mi tak naprawdę 3 strzały, ja polecę w Malogusto, to nie ma żadnego chyba sensu, zwłaszcza, że to jest zawodnik stary. Dobra, to nie, w sensie stary, no starszy niż 24 lata, co widzicie w tym momencie. To cholera jasna będzie, no nie wiem. Pisze Williama Saliby, ale to nie może być on, chyba że to jest jakieś naprawdę ultra stare zdjęcie. Nie, ale jest to zawodnik starszy. No tak, przecież to musi być piłkarz starszy. 2 strzały mi zostały i naprawdę nie mam totalnie pojęcia, kto to może być. On mi wygląda teraz jak Gervinho, nie wiem czy pamiętacie byłego piłkarza AS Romy. Pewnie fani futa, którzy grali w 15 osłonę FIFA jeszcze, na pewno Gervinho kojarzą, no i ten gość wygląda mi totalnie jak on. A ta koszulka za to kojarzy mi się z Nottingham Forest, ale przepraszam bardzo, nie jestem na bieżąco z obrońcami, którzy w Forest występują. Wpiszę Diopa, ale to też jest głupi strzał, no bo to nie jest Fulham i to nie jest znowu zawodnik, który jest łysy. Został nam ostatni strzał, ja naprawdę nie widzę tutaj jakiegokolwiek zawodnika, nawet pomimo tego, że to zdjęcie oczywiście z każdym strzałem się nieco nam poprawia, ta jakość tego rozmycia już nie jest taka obszerna. No strzelaliśmy tutaj od początku Francuzów. Francuza udało nam się wyłapać szybko, ale ja naprawdę nie zgadnę. Wpiszę tylko i wyłącznie zawodnika, nie wiem, jakiegokolwiek z Chelsea. Ja wiem, że to nie może być Thiago Silva, ale ja już naprawdę nie mam pomysłów po prostu, żeby to wszystko zakończyć. To była Chelsea! To był Disasi! Ja pierdzielę, ja to powinienem zgadnąć! Zapomniałem totalnie o tym młodym zawodniku z drużyny The Blues. No i niestety jednego zawodnika będziemy musieli z rosteru Barcelony usunąć, to zrobimy już na końcu, jak będę dodawał skład, bo to po prostu będzie łatwiejsze technicznie do pogodzenia, więc za chwileczkę zobaczycie, z czym to się je, a my w tym momencie, pamiętając, że mamy jednego zawodnika do usunięcia, przejdźmy do następnego piłkarza. No dobrze, lecimy z kolejnym zawodnikiem do zgadnięcia. Ja nie wiem, dlaczego widzę tutaj Amrabata jeszcze w koszulce z Fiorentiny, czy to będzie prawda? Zobaczmy, co prawda, no właśnie to Maroko nam za dużo nie eliminuje, ale wiemy, że jest to środkowy pomocnik. Dobra, spróbujmy sobie wyeliminować ligę. Damy tutaj Oriola Romeu. Ja wiem, że to raczej nie jest on, chyba że jest to jakieś jego naprawdę stare zdjęcie ze starą koszulką. Jest to La Liga, jest to pomocnik starszy jeszcze niż 32 lata. Barwy mogą sugerować jakiś Real Sociedad, ale obawiam się, że to będzie znowu zawodnik, z którym będziemy mieli naprawdę problemy. Ja w tej ostatniej rundzie złapałem jakiś totalny blackout i nagle mi wszyscy zawodnicy po prostu powylatywali z nazw, ale teraz ja zobaczyłem buzię w tym tęczu. Automatycznie mi coś przeskoczyło, naprawdę. Nie wiem, czy ten blur z czasem też się zmniejsza, czy co, więc ja nie będę grał na czas, nie, no raczej nie. Ale ja tu zobaczyłem Lukę Modricia. Nie wiem, czy wy też to widzicie, to wcale nie jest łysy piłkarz, tylko przez ten blur to jego czoło było dokładnie tak, za bardzo rozmyte. Luka Modric będzie piłkarzem, który do Barcelony jak najbardziej dołączy. Jestem pewny, że wy przy tym quizie macie ze mnie niesamowitą bekę, bo wy te twarze pewnie widzicie znacznie, znacznie szybciej. A ja tutaj widzę stare zdjęcie Kaoru Mitomy. Mitomy, no tego Japońca z Brighton, wiadomo o co chodzi. Nie, ja się nie, jakby, tu mógł być jeszcze Kubo, tu mógł być na przykład Okazaki, tu mógł być dosłownie każdy, ale jest to Kaoru Mituma. Okej, okay, ja jestem na tą grę za mocny, koza. Gdzie jest moje zaproszenie do twojej serii na twoim kanale? Przecież ja bym tam was poskładał chyba w 3 sekundy. Nie no, naprawdę jest nieźle. Może poza tym Disasim, ale wow, po prostu wow. 2 strzały do końca, no nie gadajcie, nie gadajcie, że to jest Kurtzuma. Nie, to nie może być on, prawda? No dobra, już myślałem, że to... Ale czekajcie. Trafiłem z obrońcą, nie trafiłem z ligą i to chyba jest kolejny piłkarz Realu Madryt. Jeżeli to jest Mendy, to... Jezu, ile ich jest? Mi oczywiście chodziło o Fernanda Mendiego, ale to jest Fernand Mendy, prawda? Tak, to jest Fernand Mendy. Przechodzimy do ostatniego zgadywanego piłkarza w tym odcinku, a ja naprawdę mam wrażenie, że z każdym ruchem coraz bardziej rozwalam system. Jakby podoba mi się to, ale nie wiem, czy dla was ten odcinek nie jest po prostu zbyt monotematyczny, że ja wszystko zgaduję. Koza. Naprawdę czekam na zaproszenie. No dobrze, mamy ostatniego piłkarza. Ja tutaj widzę Otamendiego, ale on gra w lidze portugalskiej, więc to Otamendi być nie może. Zresztą chyba troszkę zbyt czerwona ta karnacja skóry. Teraz zaśmierdziało mi nawet Vidalem. Ja tu pójdę w jakieś latynosko brzmiące nazwisko i wrzucę Viniciusa Juniora. Ja wiem, że to nie jest Vini Junior, ale chciałbym się utwierdzić, że celujemy na przykład w brazylijskiego piłkarza. No to się utwierdziłem zajebiście, jest to napastnik, ale w żadnym wypadku nie jest to zawodnik z Brazylii.
Brazylii ani z La Ligi. Był taki piłkarz, który grał kiedyś w Atalancie i widzę, że dalej tam gra. Luis Muriel to jest piłkarz przede wszystkim znany bardziej szerzej graczom, którzy futa grali, zwłaszcza w poprzedniej edycji, bo tamten zawodnik miał doskonałe karty. Jeżeli to będzie on, nie jest to Kolumbijczyk, ale jest to, o Boże, napastnik Atalanty, a ja poza Murielem nie mam innego w głowie. Zapata jest też Kolumbijczykiem, zresztą on gra chyba w Torino. Pewnijmy się szybko, że Zapata gra w Torino, tak? Żeby nie było, że to jakieś fake info sprzedaje. Jaki ja mam blackout? Tam jest taki Nigeryjczyk, on też miał OP kartę. Jezu, to na pewno jest on, ale czy ja sobie jego nazwisko przypomnę w tym momencie? Boniface to nie jest, bo Boniface gra oczywiście w Bundeslidze, gra w drużynie Szabiego Alonso. A kto to będzie? Jezus! Wiecie co, ja sobie naprawdę nie przypomnę nazwiska tego piłkarza. Dopóki nie będę mógł w stanie sobie w głowie tego zawodnika odkopać, no to będę wrzucał po prostu jakieś losowe nazwiska co chwilę, żeby też tego nie przedłużać. Jezu, no przecież to jest taka oczywistość. To była jedna z najbardziej wyhypowanych kart na startery z Ligi Włoskiej w EAFC, a tak czy siak okazał się po pierwsze gówniany koniec końców, bo nie ma żadnego ciekawego playstylu, a po drugie wyleciał... Mam! Lukman! Jezus Maria, to jest Lukman! Zwycięstwo! Udało mi się, nie wiem jak na to wpadłem, bo ja naprawdę błądziłem zupełnie po innych nawet literkach, jeżeli chodzi o początek nazwiska tego piłkarza, ale w końcu jak zacząłem sobie opowiadać o tym początku EAFC, o tych starterach, o których się mówiło, to ten Lukman wreszcie wpadł mi do głowy. Zresztą to jest piłkarz, który w tamtym roku naprawdę kręcił niesamowite liczby. Dobrze, mamy wszystkie transfery. Czy to będą lepsi zawodnicy niż w poprzedniej próbie? Raczej nie, bo poprzednio naprawdę udało nam się trafić niesamowitych zawodników. A pamiętajmy, że przechodząc do tej próby, jednego zawodnika musimy po prostu usunąć, więc do tego was teraz zapraszam. W tym momencie widzicie, jak to jest poustawiane. Oczywiście, tu nie wszyscy zawodnicy są na swoich pozycjach, ponieważ chciałem wrzucić zawodników, z których gra może korzystać najczęściej, tak, żeby sprawiedliwie tą Barcelonę przez moją niewiedzę osłabić. Macie w tym momencie numerację zawodników. Lecimy od góry, od lewej strony do prawej i tak po kolei w dół. Od numerka 1 do 11, bo oczywiście musimy usunąć zawodnika z pierwszego składu. I w tym momencie przechodzimy do wylosowania właśnie tego numeru zawodnika, którego będziemy musieli usunąć. No i zobaczmy, co nam tutaj wyleci. To koło się kręci i usuwamy zawodnika oznaczonego numerem 1. No to trzeba powiedzieć, że naprawdę było to dobre losowanie do FC Barcelony, ponieważ my pozbywamy się Ferrana Torresa. Czas porobić transfery, które musimy i przechodzimy do sezonu ostatniego, trzeciego. Teraz robię te transfery i ogarnąłem, że nie pokazałem wam statystyk zawodników z poprzedniej próby, czyli Halanda i tak dalej, i tak dalej. Wiem, że to jest wkurzające, ale o tym zapomniałem. Przepraszam najmocniej, nie grillujcie mnie, to jest pierwszy odcinek z tej serii, obiecuję, że to już się więcej nie powtórzy. Wracamy do chronologicznego ciągu tego odcinka i zobaczmy. Oczywiście, w tej próbie mamy tylko i wyłącznie czterech zawodników, no bo Diza z jego nie udało mi się zgadnąć. Modric i Mendy wskoczyli od razu do pierwszego składu, natomiast Lukman i Mitoma no muszą póki co zadowolić się miejscem na ławce rezerwowych, a my przechodzimy już do rozegrania pełnego sezonu takim właśnie składem FC Barcelony. No i pytanie najważniejsze, czy wreszcie uda się Dumie Katalonii zgarnąć Ligę Mistrzów? Dotarliśmy, moi drodzy, do ostatniego dnia sezonu. Sądząc po ocenie naszego kadyksu, raczej tym razem tak wysokiej lokaty nie zajęliśmy, ale miejsce 10 to też nie jest zła pozycja. Zobaczmy, jak to wygląda na dole tabeli. No nie ma tutaj oczywiście FC Barcelony, to nas nie dziwi. Tym razem będę pamiętał o tym, żeby pokazać wam statystyki poszczególnych zawodników, ale najpierw zobaczmy, jak poszło Dumie Katalonii. Na piątym miejscu Sevilla, czwarte miejsce Real Sociedad i tym razem, mimo że zabraliśmy Modricia, mimo że zabraliśmy Fernanda Mendiego, to Realowi musiało pójść całkiem dobrze. Wow, Real Madryt się wreszcie przebudził. No to zobaczmy, czy drużyna królewskich, czy Duma Katalonii, kto sięgnie po ostateczny triumf Barcelona 3-3, ale tym razem to była naprawdę najsłabsza próba. Tylko 2 punkty przewagi nad Realem Madryt, chociaż punktowo mam wrażenie, że wygląda to dosyć podobnie do poprzednich sezonów. Dobrze, w takim razie zobaczmy, czy może Barcelona powtórzy osiągnięcie z poprzedniego sezonu i zdobędzie podwójną koronę. Tak jest! Mamy zwycięstwo w Pucharze Hiszpanii, w półfinale pokonali Real Sociedad, później Osasunę. A tak z ciekawości, gdzie się wywalił Real Madryt? Ojo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 j
powiedzieć, że tutaj mieliśmy 50-50 na to, że jedna z tych potężnych drużyn już na poziomie 1/16 finału pożegna się z rozgrywkami Pucharu Króla. My w tym momencie zobaczmy jeszcze Ligę Mistrzów, bo tutaj też może być ciekawie. Jako fan Arsenalu powinienem się z takiego rozwoju sytuacji cieszyć, ale
Też chciałbym, żeby to Barcelona z dzisiejszego odcinka wygrała. Widzę, że Barsy próżno szukać. Feyenoord. Ja w ogóle pominąłem, że oni zagrali w finale. Zobaczyłem ich dopiero tutaj, bo pokonali Real Madrid. I to na Bernabeu 3-1. W dwumeczu 4-3. W finale polegli 2-1 z Arsenalem. No i Barsa też poległa z Arsenalem w ćwierćfinale. Ale ten Feyenoord to wystrzelił tutaj naprawdę znikąd. Oni nie mieli wcale takiej łatwej ścieżki, bo pokonali Inter. Pokonali Red Bull Lipsk. No dobra, to może takie trochę łatwiejsze spotkanie. W półfinale pokonali Real Madryt, a jak Barcelonie poszło w grupie? Tym razem bez Erlinga Haalanda, bez naprawdę gwiazd światowego futbolu, no oczywiście z Luką Modriciem i Ferlandem Mendym przede wszystkim z Realu Madryt, udało im się grupę wygrać i to w miarę łatwo, bo bez ani jednej porażki. Dobrze, przejdźmy w tym momencie do tego, o czym zapomniałem ostatnio, czyli do statystyk poszczególnych zawodników. No to zobaczmy, jak to wyglądało w La Lidze. Robert Lewandowski, 38 spotkań, 23 bramki, ale no nie będziemy się nim najbardziej interesowali, bo oczywiście przede wszystkim sprawdzimy nasze transfery, ale Robercik, trzeba powiedzieć, że odpalił o wiele lepiej niż w naszym prawdziwym sezonie La Ligi, gdzie raczej do tych 23 bramek szansa na to, że dobije w takiej formie, to jest no minimalna. Niestety, szkoda mi to mówić, smutno mi właściwie jest to mówić, bo jestem jak najbardziej wielkim fanem tego zawodnika. Barcelona ściągnęła sama z siebie w zimowym okienku, bo ja to letnie oczywiście zawsze wyłączam, Jacka Grealisha, on też tutaj 16 bramek. Nie, dobra, on musiał pójść w letnim okienku, dobra, to czegoś tutaj nie dopatrzyłem, ale gość strzelił 16 bramek. O kurde, no to nieźle. Ferland Mendy, najwięcej meczy ze wszystkich przetransferowanych zawodników. A gdzie jest Luka Modric? Tutaj 24 spotkania Luki Modricia, ale 8 bramek, 6 asyst, to też nie jest zły dorobek. Kauru Mitome znalazłem wreszcie, ale zagrał tylko jedno spotkanie. Co gorsza, nie mogę znaleźć Lukmana, a dodatkowo widzę, że jeszcze Barcelona pościągała kolejnych zawodników. Serge Gnabry, no na to na przykład no nie mam żadnego wpływu, kogo oni sobie ściągają, skoro nimi nie steruję, żeby tutaj nie ingerować za bardzo w rozwój sytuacji, a my zobaczmy po pozycjach. Nie, Lukmana nie ma, czyli musieli Nigeryjczyka się pozbyć. No nie były to najlepsze transfery, ale w sumie na to też w 100% nie miałem wpływu, no bo tutaj decydowała moja wiedza piłkarska i po części szczęście, jaki zawodnik się w tym quizie wylosuje. Dobrze, mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Wydaje mi się, że ta seria ma naprawdę potencjał na dalszy rozwój, więc jeżeli chcecie obejrzeć kolejne odcinki, być może z innymi twórcami, opiszcie w komentarzach nazwiska twórców, zostawcie łapkę w górę, jak i subskrypcję pod tym kanałem. Mam nadzieję, że choć trochę was tym odcinkiem zaciekawiłem i rozweseliłem, a my już jutro widzimy się w kolejnym odcinku Kariery BVB. Trzymajcie się i cześć!